Nie działa światło mijania. Czyli to. Nie działa. Spaliła się żarówka pewnie. To są światła drogowe, czyli długie. Więc trzeba będzie tam zajrzeć i wymienić żarówkę. Wymiana żarówki w Volvo jest bardzo prosta. Tutaj otwieramy tą klapkę i tam jest taki uchwyt metalowy. Przysłonie może nie lepiej widać. O. Ten uchwyt metalowy należy pociągnąć w górę. Poszło. I drugi jest tutaj u góry, uchwyt metalowy, trzeba go pociągnąć do siebie. O. Dobra. I teraz z przodu wyciągamy, otwieramy cały reflektor, całą lampę. Pójdziemy tam z przodu. Wyszło. Dobra. Tu się dostaniemy tej prostokątnej do drogowych, a tutaj do mijania. Klapkę ściągamy. Dobra. No jest spalona. Jest spalona. Dobra. Ta żarówka już nam do niczego nie będzie potrzebna, więc można ją złapać i ją ciągnąć, wyciągnąć. Jest ewidentnie jest pęknięta włókno. Dobra. Wyjmujemy półskrudełeczka nową. O, akurat się otwarło blaszką. Dobrze. Klapiemy. Sprawdzamy, czy dobra. Dobra jest. Dobra jest. I teraz tej żarówki nie można dotknąć palcami ani ręką. Ona ma taki tutaj listek, języczek, nie wiem, czy będzie widać, o. I tym języczkiem, koło takiej stojącej ścianki na tym, tu jest taka ścianka. I tutaj ją wkładamy, tak żeby jej nie dotknąć, ponieważ zawsze dłonie są tłuste. I żarówka rozgrzewa się do wysokich temperatur i w tym miejscu, gdzie dotkniemy, w miarę rozgrzewania się żarówki będzie rozgrzewać się żarówka dużo bardziej. Na to poślepka. I powolitku, bez siły.
powoli. Tutaj siłą się nic nie zrobi. Dobra, i idziemy z przodu, nie? Starą żarówkę bierzemy, wpakujemy i wypad. Idziemy z przodu tam do stopnia. No. No i tamta blaszka teraz musi iść w dół. Poszła. Ta druga od siebie i wyglądałoby, że to by było na tyle.